Dzień dobry, kochani. Jesteśmy w serii o tym, co wspiera w procesie uzdrawiania matczynej rany. Dzisiaj chcę powiedzieć o pisaniu, o dzienniku procesu, o prowadzeniu zeszytu. I nie tylko w procesie uzdrawiania matczynej rany, ale w każdym procesie. W ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli jesteś w sesjach indywidualnych, w terapii i zapisujesz sobie regularnie to, co działo się na każdej sesji, siadasz ze sobą po sesji i piszesz, o czym było, co Cię dotknęło, co Cię poruszyło, co się działo między sesjami, jakie pytania w Tobie się pojawiły, jakie emocje właśnie czujesz, co się może działo w Twoim ciele w czasie sesji i po sesji. Jeśli wracasz później do tego regularnie, monitorujesz w pewien sposób ten przebieg terapii, to uwierz mi, że będziesz mieć szybsze efekty, będziesz mieć głębsze efekty, bardziej świadomie przejdziesz ten proces. Podobnie jest w procesie uzdrawiania matczynej rany. Pisząc, siadając do zeszytu, siadając do swoich notatek i pisząc o tym, co się z nami dzieje pod wpływem procesu. Najlepiej, jeśli robimy to regularnie, każdego dnia, co drugi dzień. Wyciągasz w pewien sposób, wydobywasz na powierzchnię to, co się dzieje w Tobie, wewnątrz Ciebie. I to, co wcześniej było takie nienazwane, takie nieprecyzyjne, jakiś taki bliżej nieokreślony stan, jakoś tam mi źle, jakoś tam mi dziwnie, albo jakoś tam mi się płakać chce, ale w sumie to nie wiem czemu, to w momencie, kiedy siadasz ze sobą i próbujesz to wydobyć na powierzchnię i nadać temu tę fizyczną formę, tę widzialną formę w postaci kilku słów, kilku zdań o tym, co to jest. Albo nawet jak nie wiesz, to piszesz, że nie wiem, co to jest, ale czuję gulę w gardle, ucisk w klatce piersiowej, ciężkość w ramionach i tak jakby chce mi się płakać. Czuję się jak dziecko, które nie wie, o co chodzi i potrzebuje ukojenia. Nawet jak to napiszesz, to jest już to pewna zewnętrzna forma, zewnętrzny wyraz tego, co się w Tobie dzieje wewnątrz, dzięki czemu to, co wcześniej było takie nieuświadomione, takie nieprecyzyjne, nieokreślone i często dezorientujące, zostaje wydobyte na powierzchnię i to jest już coś, co możesz wziąć, co możesz chwycić albo puścić, czemu możesz się przyjrzeć, z czym możesz złapać kontakt. I sam ten proces nawiązywania kontaktu z tym, wydobywania tego, sam moment, kiedy Ty siadasz i mówisz, ok, popiszę, napiszę, jak mi teraz jest, jak się teraz czuję, jak się dzisiaj czuję. To już sprawia, że masz kontakt ze sobą. Robisz ten krok w swoją stronę. Zmieniasz wektor uwagi na to, co w Tobie, a nie na to, co na zewnątrz. I to bardzo pomaga. I ten akt pisania, zwłaszcza w procesie uzdrawiania matczynej rany, jest tak cenny, również dlatego, że on nam daje to, czego właśnie w dzieciństwie nam często brakowało. Daje nam tę obecność, uwagę drugiego człowieka. Teraz my nim jesteśmy sami dla siebie. My, dorośli, dla naszego wnętrza, dla naszego dziecka wewnętrznego. Ale to często jest właśnie to, czego nam brakowało w dzieciństwie. Kiedy nie było tej mamy, która by po prostu każdego dnia zapytała: hej kochanie, jak się czujesz? Co u Ciebie? Jak Ci minął dzień? O czym teraz myślisz? Czy jest coś, czego potrzebujesz? Pogadajmy o tym. Chodź, pobędziemy razem chwilę. To jest często właśnie to, czego nam tak bardzo brakowało. I kiedy robimy to ze sobą w procesie uzdrowienia matczynej rany, czyli właśnie codziennie siadam i piszę te kilka zdań i pytam siebie, jak mi teraz jest? Co się dzieje? To wyrównuje ten deficyt. Wyrównuje ten brak, daje sobie to, czego kiedyś tak bardzo brakowało i za czym tak tęsknię. I uczę się też dzięki temu, regularnie uczę się siadać do siebie, cenić czas spędzony ze sobą, uczę się angażować siebie w siebie, poświęcać uwagę i czas na siebie, bo ja jestem ważna, ważny w swoim życiu. Więc jeśli Ty to robisz dla siebie, to naturalnie będą to robić też inne osoby. Natomiast jeśli my nie mamy tego nawyku, nie mamy tej umiejętności pobyć sami ze sobą, dać sobie tak drogocenną uwagę, siebie zapytać, jak nam jest. Jeśli ja sama tego nie umiem dla siebie, to jeśli ktoś będzie miał to dla mnie, to jak ja to przyjmę od niego?
to będzie bardzo dziwne, prawda? To nie wypełni, dlatego że ja wewnątrz nie mam tego kanału, po którym to idzie, przemierzonego, nie znam tej trasy. Ktoś mi to może nawet dawać, ale to wtedy zawsze będzie nie takie. Jakieś takie niewystarczające, nie w sam raz, nie tymi słowami, nie w taki sposób, dopóki sama sobie tego nie dam od wewnątrz. I właśnie po to sobie to daję, żeby później też móc przyjmować od innych ludzi, ale nie jako takie, że jak on mi nie da, to ja umrę, to ja nie wytrzymam, to ja sobie nie poradzę. Tylko okej, ja umiem to sobie dawać, w związku z czym mogę też to przyjmować od innych i wiem, jak się to przyjmuje, wiem, jak to jest otrzymywać czas i uwagę, bo się tego nauczyłam w tym procesie, bo sobie to odzyskałam, bo sobie to zrekonstruowałam, ten proces właśnie obdarzania siebie uwagą. I to jest, kochani, coś, co jest, tak wydawałoby się, bardzo proste, to pisanie. I często jest takie, no tak, wszyscy mówią, żeby pisać. Są różne, tak, formy, dziennik snów, pamiętnik, dziennik procesu, dziennik jakiejś książki, którą czytasz, poranne strony. Jest mnóstwo o tym pisaniu. Ale kochani, my tak często mówimy o wielu rzeczach, natomiast mało kiedy rzeczywiście to praktykujemy. Więc sprawdź, co się wydarzy, jeśli będziesz przez 10 dni codziennie pisać 3 do 5 minut, nie więcej. Po prostu 3 minuty ze stopelkiem usiądź i sprawdź, jak to będzie napisać o tym, jak ty się dzisiaj czujesz. I gwarantuję ci, że po tych 10 dniach zauważysz różnicę, że to bycie ze sobą, to pisanie coś ci zacznie dawać, coś ci zacznie wypełniać tam głęboko, tam przy samej ranie. Kochani, oprócz tego, że nas to uczy dbania o siebie, uczy kontaktu ze sobą, to w ogóle pisanie w czasie procesu jest bardzo korzystne, dlatego że też pozwala nam świadomie podchodzić do tego procesu. Dzięki temu, że piszemy regularnie, co się wydarza, co się dzieje z nami, to możemy potem podsumować pewien etap. To możemy zauważyć, aha, ja na przykład siedzę już, nie wiem, drugi miesiąc w tym samym temacie i jakoś nic się nie zmienia, nie poruszam się do przodu, więc może tutaj warto skorzystać z czyjegoś wsparcia, albo może tu jest coś, czego nie widzę, może tu jest jakiś opór, może jest jakiś inny temat. Albo można się też docenić, czyli zauważyć, aha, 2 miesiące temu pracowałam mocno nad tym, teraz w ogóle tego tematu nie ma w moim życiu, to się rozwiązało, to się jakoś uzdrowiło, więc mogę tutaj być dla siebie wobec siebie wdzięczna, mogę siebie za to docenić. W Spirali Życia, moim programie uzdrawiania matczynej rany, będziecie mieli materiały, w których będzie miejsce na notatki. Ja będę tam zadawać różne pytania pogłębiające, takie pozwalające wniknąć w tą rzeczywistość wewnętrznego dziecka i tego, jak wyglądała Twoja relacja z matką, więc będzie tam miejsce na pisanie, ale oprócz tego, i tak zachęcam Cię do tego, żeby pisać, żeby mieć taki dziennik procesu uzdrawiania matczynej rany. I możesz zacząć już teraz. Zacznij pisać o tym, co się w Tobie dzieje, jakie masz refleksje, jakie być może pytania się w Tobie pojawiają, kiedy słuchasz moich filmów związanych z procesem uzdrawiania matczynej rany. Możesz zobaczyć później, co się działo w Tobie w tym procesie przygotowawczym do uzdrawiania matczynej rany, a co się dzieje w trakcie warsztatów. Być może część pytań, które teraz w Tobie są, później znajdzie swoją odpowiedź. Być może na pewne rzeczy za jakiś czas będziesz patrzeć z innej perspektywy. Zacznij już teraz. A jeśli chcesz dołączyć do programu uzdrawiania matczynej rany, to już teraz zacznij się rozglądać za takim Twoim zeszytem, takim idealnym dla Ciebie, w takim kolorze, w takiej okładce, w takim formacie, tak żebyś z radością po niego sięgał, sięgała. Do zobaczenia.